Cześć Boże. Witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku. I dzisiaj będzie, jak to powiedzieć, pachnąco, kolorowo. Kwitnąco, kwitnąco. I na pewno, jakby to powiedzieć, jakby to ładnie ująć, o pewnym dress code związanym z kwiatami. Taki, taki, takie przeniesienie, czy też o zasadach dobrego wychowania, dobrych manierach związanych z kwiatami. Nie wiem, czy dobrze się znamy na tych manierach, ale wszyscy ale... się nie znamy, <laughs> ale będziemy... <laughs> Będziecie nas poprawiać. Po prostu. O kwiatkach, bo słuchajcie, idziemy do kwiaciarni, Mamy imieniny, urodziny, yy, okazje, bez okazji. I ciągle się zastanawiamy, jakie kwiatki wypada kupić. Ale wiesz, może ktoś się nie zastanawia. Mówi, pani, pani mi da co tam, pani ma na przecenie, prawda? Bo do żony idę, a na rozrabiałem. <grym> a to słuchaj, ja kiedyś miałam taki, taki numer. Idę w parku, jestem z psem na spacerze. Biegnie pan i mówi, proszę pani, tam kwitną te róże? Ja mówię, nie wiem, nie zwróciłam uwagi. No jak to, bo wie pani, na dopiero rano wracam do domu i chciałabym chciałbym, chciałbym ukraść różę. I faktycznie myślę, że poszedł no, i zepał, bo czy, e, e, za mną krzyczał: "Proszę pani, proszę pani, dla pani też mam", a ja uciekłam. <grym> No dobrze. To jest w złym tonie. Kraść kwiaty z klombów no publicznych. Tak. Ale tak było miejsce. Takie miało miejsce. Tak. Kiedyś, kiedyś. Nie teraz. Kilka lat temu oczywiście. Mm -hmm. Ale tak przychodzimy do kwiaczarni i, i właściwie... Przeważnie się Pani pytamy, ja przynajmniej tak robię, tak co by mi Pani doradziła, chyba że idę do koleżanki na kawę, to mówię, poproszę czy kwiatki do kawy i tak mówię, naprawdę. Tak, naprawdę? Tak, tak. Mhm. i Pani mówi, a dzisiaj różyczki mamy, a gdzieś tam, ale słuchajcie kolory są też symboliką tych kwiatów, jak żeśmy się dowiedziały już mhm. dawno, ale to można się podzielić z Wami tym co wiemy. Bo ja to zawsze wychodziłam i mówiłam: Poproszę na pogrzeb, poproszę dla mężczyzny, poproszę dla kobiety, poproszę dla dziecka, poproszę na przeprosiny. Ja no tak mówiłam. No, w tak, się mówi, Ja też tak Chyba, mówię. Chyba, że tak mi się spodobał no, jakiś ja, bukiet. Ja też tak mówię: że nie jest pomysłu. Aczkolwiek prze, przez to można, jak ci się spodoba, można kogoś obrazić i można. zrobić komuś przykrość. Tak jak się no okazuje. Dowiedziałam się na przykład, że żółte. Tulipany, żółte róże, Nie wolno tak dawać, tak sobie, bo można kogoś obrazić, bo jest to symbol mm, zazdrości y, i na przykład o, nieodwzajemnionej miłości. miłości. Więc już teraz, Beatrice, kiedy kupić ten żółty kwiatek, tak? No, białe kwiaty. Białe kwiaty no, symbolizują niewinność. Czyli co, na chrzciny? Na chrzciny. czy na pierwszą wizytę u dziecka na przykład, tak? Tak, tak. No kobiecie, mm. dziewczynie mm -hmm. można kupić białe kwiaty. mamy z okazji urodzin dziecka? Frezje można kupić mamie z mm -hmm. okazji urodzin dziecka. Ale są też takie kwiatuszki Maniunie stokrotki. No. I one są wskazane tylko dla dziecka, chociaż ja bardzo lubię. No ale tak mówią. Tak, Myślę, że każdy kwiat można kupić dla każdego. Tylko jeżeli że wiadomo, że ktoś lubi, prawda? Tylko no mówimy o takich pewnych zasadach. Jak nie wiecie tak. do końca do tak. ko dla kogo co, to to pewne zasady. Bo zasadach. pani, która sprzedaje w Piaciarni czy gdzieś, też może nie wiedzieć, że, że akurat w tym momencie nie należy kupować tych żółtych kwiatów. Tak mhm. się przyczepiłam tego żółtego koloru. Albo no. może się uprzeć, że na przykład. Hmm, chryzantemy złociste są tylko na pogrzeb i nie będzie chciała ich sprzedać, a ktoś po prostu lubi. Tak, ja lubię. No, dlatego ja mówię. Ja lubię chryzantemy ja w wazonie. Stoją na fortepianie. Tak. U mnie nie stoją, nie mam fortepianu, no, ale, ale złociste lubię. Lubię chryzantemy, każde. I lubię zapach chryzantem, tak naprawdę. Ale nie są to moje ulubione kwiaty. A jakie są twoje ulubione kwiaty? Moje ulubione Lilie. Lidie. Mhm. Tak mówiono, że linie białe to pogrzebowe, co nie jest prawdą, bo y, oglądam stare zdjęcia i widzę na ślubnych zdjęciach przepiękne bukiety, zrobione z białych linii. A do tej pory są na ślubne, na ślubne bukiety. No może z linii. teraz wróciły, bo, bo był taki moment, że nawet się śmiano ze mnie, że ja lubię białe linie, że to są pogrzebowe. Czy białe goździki też? Przecież zniknęły kiedyś. A W ogóle ja goździki zniknęły. Zniknęły w ogóle. Ja całe życie szukałam tych goździków, bo, bo ja właśnie lubię goździki. Teraz wracają goździki. Tak. Ale to tak pogrzebowo to mi się fioletowy ko kojarzy. Może dlatego, że liturgiczny, prawda? Fioletowy. Nie. No może i liturgicznie, ale fioletowe róże no. to na przykład jakby... Fioletowe róże? No tak. No fioletowe kwiaty, no. fioletowe róże. No. Jakby ci ktoś dał, to znaczy, że miłość od pierwszego wejrzenia. To nie dostałam. <noise> nie też nie. Mm. Ale, ale to jest tak. Że zakochał że jest... się od pierwszego wejrzenia, tak? Tak, tak, tak że zakochał się od A pierwszego ciekawa. wejrzenia. A to ciekawe. No, musiałby ta osoba też znać. Jaka, ja, jakie znaczenie ma ten kolor no tak, w tym momencie ale tak. myślę, że tak wyjątkowego koloru to ktoś nie kupuje przypadkowo no myślę, że tak ja dopiero niedawno widziałam fioletowe róże powiem ci tak mm? szczerze no naprawdę mm -hmm. no i na przykład no yy, jeszcze taki yy, też nie wiedziałam, że anturium jest uh -huh. takie ym, na specjalne, tak? O, na uroczystości państwowe powinno się dać, na upamiętnienie. Jest to takie bezgraniczne uznanie. Uh -huh. To Anturium ma taką, takie przepisane, tak? To bezgraniczne uznanie, i wtedy uh -huh. się daje na uroczystości państwowe, uh -huh. na specjalne. Chociaż w Pukietach też są. No nie no jest tak. to zasadą, ale. I tak. też często za to widzę na pogrzebach anturium. Tak, tak. No może też to jako Może też jako uznanie, hmm. prawda? Nie wiem. No pierwszych no wrócić. Tak, no tak, Podzielcie tak się tak z nami. to widziałam. Tak, no. Hmm. Hmm. I co? Najfajniejsze y, takie hmm, dla przyjaciela, dla no też okazji jakiejś. Są słoneczniki. No coś ty tak. nikt nie będzie z a nie bo to bez ziarenek już tak tak no. można nawet hmm. dać na urodziny dziecka słoneczniki bo one są takie słoneczne. jak sama nazwa mówi słoneczne dokładnie uh -huh. no no co jeszcze? białe linie też dają się na ślub no to już mówiłyśmy tak kwiatki uh -huh. hmm. bratki to, to krótki ale na przykład dla maliniki, żonki <laughs> no. żonki jest symbolem rycerskości. No, widzisz, że żonkiel też jest symbolem pewnym związanym z judaizmem, prawda? U nas. No tak. Mhm. Bo to też jest odwaga. Mhm. Też to jest... No tak kwiatek ma przypisane. Mhm. Tak. Ja tak. też czasem lubię żonki. W jeden dzień, że chodzimy z takimi żonkami mhm. w rapach od No w rapach. i są okazje właśnie. Urodziny, imieniny. Można komuś dać kwiatek bez okazji. No, no oczywiście, że można dać kwiatek bez okazji, niekoniecznie jak się rozrabia. No nie, ale można przyjść do kogoś, na przykład do koleżanki idę czasami i kupuję kwiatka. Nie mam pomysłu, a ona nie jest słodyczynna, no to kupuję kwiatka. To nie tylko dla jak nie ma pomysłu, po prostu można zrobić komuś przyjemność. Tak, przyjemność. Gdzieś tam... To nie to... tylko kobiety lubią kwiaty tak naprawdę chyba. Nie umiem powiedzieć. Ale myślę, że mężczyźnie też jest przyjemnie. Jak dostanie bukiet kwiatów. Choć to rzadko się zdarza. Nie? Bo tak mówią, a mężczyznę to nie trzeba. Trzeba. Nie trzeba, trzeba. trzeba. To, to, to zawsze jest ta odrobina radości. Poza tym wspierajmy naszych ogrodników, <grych> żeby trzeba. skoro, tak, skoro też piękne kwiatki. Kwi tak. no, jeść chyba. No to czemu. No. E, lubisz kwiatki jeść? Jeść wszystko bo tu za, za kwiatkami jest Mikołaj, dlatego my z nimi rozmawiamy <grym> hmm. za tym pięknym bukietem, a ten piękny bukiet jest moi drodzy już dwa lata d u mnie, bo to moje siostry Bernardynki z Wielunia zrobiły mi z orgiami, czyli to są papierowe kwiatki i one mi jeszcze załączyły słowo Boże, które było czytane, parametry, które były czytane w Wtedy, kiedy się urodziłam. Czyli dokładnie w ten dzień w te, moich, u, mojego urodzenia. Nie urodzin, prawda? Nie, że uszy, mm -hmm. tylko urodzenia. I tak się trzymają i tak ładnie wyglądają. No, podlewa. Nie, nie podlewa, wyciera. Mam musiała trochę, żeby się tak aż nie wierzyły Ale zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Może, tak. myślę, że... Bo czasem, wiesz, czasem dziecko chce zrobić rodzicowi prezent. No to myślę, że wykazanie się... E, Taką pracą y, też jest dobrym pomysłem. I ślicznie wygląda. Tak. I każdy rodzic się ucieszy. Pewnie, ja bym się tam ucieszyła. Ja się bardzo ucieszałam Wiem, że, że siostry dłubały, dłubały, dłubały i mi zrobiły i też mi w sprawiło ogromną No tym, bo że, to jest bukiet. Że zrobiły tak? mi bukiet, y, a nie y, takich 40 właśnie tulipanów origami na 40, a nie kupiły po prostu kwiatki, które zwiędły, więc to jest taka moja pamiątka. Mhm. Tak też można. A jakie lubisz kwiatki? Jakie ja lubię kwiatki? A ty nie lubisz kwiatków. Ja nie lubię kwiatków w doniczkach. A w doniczkach? Znaczy ja nie, nie lubię kwiatków, którymi się muszę zajmować, bo mnie nie ma, jestem w podróży cały czas, więc to gdzieś tam mnie troszkę e, denerwuje i mierzi, ale e, ja lubię małe bukiety. E, nie tyle co mhm. kwiaty konkretne, tylko te Małe bukieciki, jak czasem przechodzę koło kwiaciarni i widzę te takie małe bukieciki do ręki, to one mi się tak podobają, a mi się takie to bym sobie zabrała, sobie zabrała do domku, prawda? Takie malutkie bukieciki. No to pani nieraz sprzedają, właśnie ja też kupuję jak idę bukiecik y, chabrów, bukiecik y, konwalii. Tak, konwalii, tak. To Czy to, a te fioletowe? To chabry. Nie, a te fioletowe takie co jak podobne do konwalii są? Ty nie wiem. Bez. A faktycznie no nie, są podobne, podobne. przepraszam. O, ładnie pachną. A mm. dlatego są podobne, bo pachną. Mm. Nie, już myślałam, że ty mówisz o, o fiołkach. A fiołki to są ładne. No to one są podobne, mhm. bo one są fioletowe i takie ja Właśnie tak się znam na <laughs> No mm. ale tu mówimy o takich przyjemnych, tak? Mm. Tak. Sytuacjach. A gerbery, to, to są jakoś jak nigdy mi się nie podobały te kwiaty, jakoś bo takie. one są dla wszystkich. Właśnie można kupić gerbery mężczyźnie. Tak, bo wyglądają jak męskie kwiaty, <śm> tak. <śm> tak. I one są takim wskazaniem właśnie dla mężczyzn, gerbery. Zgubiłam. Mhm. Ko koledzy kupiłam na imię miny. szłam, myślałam, zgu... szłam a zgubiłaś, z pracy. Tak? tak, szłam z pracy, kupiłam bukieta, byłam taka zmęczona po dyżurze nocnym i za czym doszłam do urzędu, bo on pracował w urzędzie. To mi tylko jeden został i dopiero zobaczyłam, jak mu wręczałam, że została mi tylko jedna łodyka, ale były to gerbery. Nie. No ja mówię, bardzo Cię przepraszam, one gdzieś po drodze mi zniknęły, ale ktoś zszedł za mną, pomyślał sobie może, że nie wiem, nikt mi nie zwrócił uwagi, a szłam dosyć daleko, bo z platę w Siednicy na, na 1 maja tam był urząd miejski, chciałam mu zrobić z rana niespodziankę. Czy 1 maja nazwa do dziś? Ja nie wiem, jak ta A. ulica się teraz mm -hmm. narze. Chyba tak. Tak, ja nie wiem. Nie wiem. Ja nie nie wiem. pamiętam. Ale tam był urząd. I tak. ja tylko miałam szparagus i jedną gerberę. No, bo to jest... tak się odmienia. Tak? Mhm. Ja nie wiem. Ja nie wiem. <laughs> jedna jednego gerber. gerbera? Jeden, nie wiem. Jeden gerber, czy jedna jak gerber? Jak się to mówi? Jak ktoś wie, jak jest poprawnie, czy to jest żeńska, czy mającka forma no, może gerber? Może to gerber. On. Bo to jeżeli jest wskazanie dla mężczyzn. To mhm. może być kerper. Nie sprawdziłyśmy, przyznajemy się, że sprawdzić. Nie przyszła, nie, nie. Tak naprawdę. No. No, ale jeszcze mamy smutniejsze takie okazje. Nie? No. Na przykład takie kwiatki na pogrzeb. No, ja bym kupiła te, które ktoś lubił. No bo. Chyba, no, tak że no, jeżeli wiem, prawda? Tak, lubię. No, jeżeli osoba bliska, bardzo bliska mhm. i, i, i wiem, co, co lubiła. To bym kupiła takie kwiatki, mm -hmm. choć nawet gdyby one były niby tak, niby niestosowne, bo to jest takie wewnętrzne, takie intymne, tak? Jeżeli że tylko wiesz, ja wiem, bym. Tak, rzeczą człowiek lubił, prawda? No, no, przyjęte są chryzantemy złociste w całym świecie. W co Ale... czy w Polsce? W Polsce. <laughs> w, w Polsce świecie. myślę, że jest trochę nie więcej nie zwyczajów. Wie. Nie wiem, czy jest więcej zwyczajów. No, myślę, tam, że tak? jest, tak. Tak, tak, nie się, się, tak się dobrze rozejrzeli, ale może Wy się znacie, to to dopiszcie. Nie wiem, ale też y, białe i czerwone róże mm -hmm. są symbolem głębokiego szacunku i wielkiej miłości. Mm -hmm. I bardzo często się spotyka właśnie, tak. bo to one mogą być i w wieńcu, takie zrobione jako mm -hmm. wieniec mm -hmm. i, I, i w bukiecie. I same też. I tak też spotkałam taki pogrzeb, gdzie mężczyzna miał naręcze, takie zrobiony mm. róż. I każdy z uczestników tej pogrzebowej ceremonii podchodził, brał jedną różę i wrzucał do grobu. To tak po amerykańsku trochę, nie wiem, no, ale no, tak widziałam. Tak. Mm -hmm. nie, nie będę się wypowiadać, czy mi się to podobało, czy nie. Mm -hmm. Ale tak widziałam. No i co jeszcze? No, a co na przykład tak niezobowiązująco dla przyjaciela? Nie dla chłopaka, nie dla dziewczyny, nie... co yy, z jakiego kwiatka można dać, żeby na przykład... Yy, Przyjaciel nie pomyślał, że ty chcesz czegoś więcej, prawda, od niego... Yy. No to tak jak mówiłam, no, można nawet i palne kwiaty dać. Mhm. Ja na przykład bardzo lubię. Ja słyszałam, że storczyki się daje. Storczyki też, tak. Storczyki Może to jest można dać. niezobowiązujący, tak. ale, ale wyrażający sympatię kwiat, tak. prawda? Tak, tak, mhm. tak, dokładnie. Mhm. No a na przykład chryzantemy, no to co tam, to te złociste chryzantemy też symbolizują taki ogólny smutek i pożegnanie oraz rozpacz na pogrzebach. Tak, chryzantema, mhm. tak. No bo można i dać komuś. No i jeszcze hortensje też. Właśnie też mają taką samą symbolikę. Ja nawet nie wiem, jak hortensje wyglądają. Hortensje, to jest taki krzew. Mhm. Krzew, na którym rosną kwiatki, one mają taki, taki jakby. Dużą główkę, która składa się z małych kwiatuszków, mm -hmm. Hortensje. Przepiękne są. Mm -hmm. Hortensje długo stoją, zachowują się. Nawet jak kolor z nich zniknie, to tą, ta, ta część nie odpada, może służyć jako dekoracja. Mm -hmm. A zatem lubię zapach linii. Ja wiem, że on jest bardzo intensywny, taki, ale ja bardzo lubię zapach lilii. No, lilie też można. Właściwie można dawać na różne okazje lilie. Nie ma powiedziane, że. kalie? Kalie. No. białe kalie. No to to, co wspominałam, że. Na śluby. Na też, śluby, mm. tak. Też, też właśnie to mówiłam, że się śmieją ze mnie, że ja lubię kalie, że one są na pogrzeby. Ale one nie są na pogrzeby. Mm -hmm. Ja tak twierdzę, że one nie są na pogrzeby. Są przepiękne. Y, lilie są takie pachnące. No właśnie, ja bardzo lubię ten zapach. Tak, one takie, takie aż duszące, aż duszące to ja bardzo takie, lubię tak A kalie troszkę podobne są do Anturium. Okay. Tylko Anturium jest takie. Ty orchidea? To orchidea. Ja pamiętam, że to zawsze za moich czasów to, ja, to był wyraz miłości. Nie, to orchidea można komuś. każdemu dać. Tak? Tak. Już ten taki… Przeszło? Przeszło, że to taki ekskluzywny kwiatek, bo to się okazuje, że to rośnie gdzieś tam na skalnych tych, jest łatwy do, do pielęgnowania. U nas jest tylko tak, Trudno najpierw był taki występem. drogi. A. Przecież to się kupowało, pamiętasz? Nie pamiętam. Pa pamiętam Tak, jeden nie? kwiatuszek czy coś, bo, bo drugie były całe, mhm. całe, całe krzaczki, czy nie wiem jak to powiedzieć. No, także, ale teraz już, no myślę, że to był ten czas przywożenia skądś, odkrycia mhm. nowych kwiatów, tak, Może? dla nas nieznanych. Ok, bo... też no... młodzież teraz na nas patrzy jak na czubki, prawda? Jak mówimy, że odkrywanie nowych kwiatów orchidei, ale tak, ale. No, ale. ale... Orchidea jest dla wszystkich takich bliskich ci osób, mm -hmm. tak? Jak mówiłaś o tych goździkach, to myślę się tak kojarzy, że e, na czas jakiś te goździki zniknęły być może dlatego, że się w PRL-owsko źle kojarzyły. Bo na przykład e, tak jak nabijają się niektórzy do tej pory, że na dzień kobiet, to goździki rajstopy. stopy. No i tak było. No to może dlatego na chwilę zniknął, bo się Ale przejadł mi się zawsze prawda? podobał goździk. Jak szukałam go, Jakby nikt nie było na rynku, to ja szukałam. Nie wiem, co wami? to jest za kwiatek? Główka. To ja jest nie. moja główka. A kwiatuszek? Ja nie wiem. nie? wiem, bo ja nie widzę. Z tej strony. No, to sobie mogę, Ale... sobie mogę przepiąć. Ale to chyba jest niezapominajka. Albo zapomniałaś, jak się nazywa ten kwiatek. Dobra, nie wiem. Jak ktoś wie, co to za kwiatek, to poprosimy. Nie wiem, czy dobrze pokazuje. Ojej, ja nie wiem. To jakaś. Pomalowana nie zapominajki, Bo nie zapominajki są niebieskie. Tak. tak. I zawsze y, to taki był łatwy kwiatek do namalowania. A ponieważ w podstawówce trzeba było robić szlaczki kolorowe, w zeszytach. Mhm. To ja robiłam właśnie niezapominajki. Bo mi było takie bardzo łatwo zrobić. To tak mnie babcia nauczyła i tak robiłam. Nie zapominajki. Nie zapominajki o właśnie w takim kolorze. Tak? zapominajki są w takim kolorze? No to nie zapomnijcie nas zasubskrybować. A propos, nie zapominajek tak. y, i podnieść łapki w górę. No i napisać nam, jakie są wasze ulubione kwiaty, bo na pewno ruszyłyśmy tylko górę, o. tutaj y, 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 czubek góry lodowej, co do kwiatów, bo kwiatów jest mnóstwo. Nie powiedziałeś chyba nic o tulipanach. No mówiłam, że żółte tak? tulipany. A w ogóle o tulipanach? Jako tuli, tuli, tulipany, no, które tuli. rosną, jak się je obecnie nawet. No tak. No ale to już nie będziemy mówić, bo kwiatów jest wiele, wiele, wiele więcej, niż poruszyłyśmy. Och, ale... no to mówię, czubek tak, góry lodowej. Tak. Ale może znacie pomysły na to, żeby kwiatki długo ścięte były w wazonach? Może macie jakieś inne? Mm. Tak. Może, pomysły. A, nie pomysły, tylko może podzielić się, może ktoś ma jakąś historię, gdzie jakoś wielką frajdę sprawiłem mu kwiaty. Nie wiem, dostał na przykład kwiaty, których się nie spodziewał od, od nikogo, że, mhm. że, że dostanie, czy jakieś takie, które mu poprawiły humor bądź też zepsuły bo też tak może być. To no podzielcie tak. się z nami tymi historiami i dziękujemy, że nam towarzyszycie przy tej kawie, przy tych kwiatach. I pozdrawiamy Was serdecznie. Tak, i do zobaczenia. Z Panem tak. Bogiem, cześć Pa. Cześć.